Cześć! Dzisiaj opowiem Wam, czym jest korekcja dynamiczna. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Selfmade Tips i kłaniam się oczywiście niezwykle nisko, witając Was w kolejnym odcinku programu. Dzisiaj opowiemy sobie o koncepcji korekcji dynamicznej. W dużym skrócie, korekcja dynamiczna jest rodzajem korekcji, taką można powiedzieć hybrydą korektora z kompresorem. Jak to działa, zobaczycie za chwilę. Będziemy sobie to omawiać na podstawie jednej ze ścieżek z tego oto bitu. Ja tutaj już co nieco sobie przygotowałem, ale zaczniemy to wszystko od początku, żeby sprawa była jasna. Posłuchajmy sobie. Prawne ucho może usłyszeć, że mamy tutaj do czynienia z rezonansami, mniej więcej w okolicach dolnego środka się one pojawiają, no i postaramy się je wyeliminować na dwa sposoby. Z pomocą zwykłego korektora parametrycznego i z pomocą korektora dynamicznego i zobaczycie, jaka jest różnica. Na początek załaduję sobie tutaj Fruity Parametric EQ, czyli nasz standardowy korektor. Jeżeli sobie puścimy teraz naszą ścieżkę, to widzimy spektrum częstotliwości na wyjściu i postaramy się znaleźć teraz bardzo dokładnie te częstotliwości, które nas interesują, które chcielibyśmy usunąć albo przynajmniej sprawić, że będą mniej słyszalne w naszej ścieżce. No i jak już raz taką znajdziemy, no to oczywiście możemy ją przyciszyć, poszukajmy kolejnych. Za każdym razem, jak gra określona nuta, to słyszymy właśnie jakieś tam, powiedzmy, rezonanse. Tyle, że ona nie gra cały czas, prawda? Tak jak słyszymy, teraz nie ma jej. Teraz też, prawda? Ona jest tylko przez określony fragment. Tutaj. Na pierwszym akordzie chyba, tak? No i można te częstotliwości usuwać w ten sposób, tyle że w niektórych przypadkach nasza ścieżka potrafi stracić bardzo wiele ze swojej takiej oryginalnej charakterystyki. Przez to, że właśnie usuwamy te częstotliwości cały czas, to jest niezmienne, nie jest to dynamiczne w żaden sposób. I tutaj właśnie ta korekcja dynamiczna przychodzi z pomocą. Wyłączmy sobie korektor parametryczny i teraz załadujemy sobie wtyczkę o nazwie TDR Nova. To jest darmowa wersja właśnie korektora dynamicznego od firmy TDR. I spróbujemy sobie tutaj, moi drodzy, setupować na nasze potrzeby oczywiście konkretne zakresy częstotliwości, które w sposób dynamiczny będą usuwane z naszej ścieżki. Mamy do tego na przykład nasze bendy, tudzież kolumny, jakkolwiek by to nazwać. Tutaj zmienimy sobie charakter na bell, no i będziemy mogli sobie z tych trzech skorzystać. Ponownie spróbujemy odnaleźć nasze zakresy częstotliwości. Zwiększmy sobie gain, no i poszukajmy. Tutaj jest dosyć wyraźnie, więc skorzystamy z tego. No i teraz, moi drodzy, musimy naszą gałką gain wrócić aż do zera. No i magia zaczyna się w momencie, kiedy klikniemy przycisk threshold, ponieważ to nam uaktywnia tak naprawdę kompresję. To są znane parametry. W tym momencie, jeżeli ustawimy sobie próg threshold, to jest próg, od którego korektor ma zacząć reagować i kompresować ten konkretny wskazany zakres. No i ratio oczywiście określa głębokość tego wcięcia. Ale tak jak widzicie, te częstotliwości są przycinane wyłącznie w momencie, kiedy bardzo mocno wybrzmiewają. My oczywiście nie musimy aż tak mocno przycinać. Ale ja bym sobie pozwolił znaleźć kolejny zakres, więc poszukajmy. No i zdaje się, że jest dosyć wyraźny i w tym momencie ustawiamy sobie na 0 i ponownie threshold. No i zobaczmy, co możemy zrobić, prawda? Tak jak widzicie tutaj, gdzie mamy ten peak, mamy też ustawiony nasz korektor, konkretny zakres i próbujemy się pozbyć tej częstotliwości na tyle, na ile to możliwe. No i dobrze, i spróbujmy jeszcze kolejny zakres odszukać.
No tu mamy takie dosyć nieprzyjemne wartości, więc ustawmy sobie ponownie na 0, threshold, no i lecimy. Tutaj mamy też czasy ataku i tak dalej, wszystko możemy sobie poustawiać jak w normalnym kompresorze, moi drodzy. Działa to troszeczkę jak wtyczka Soothy, którą bardzo często pokazuję na swoich materiałach, szczególnie self-made beats, tyle że tutaj nie działa to automatycznie. Tamte rezonanse są wykrywane w sposób automatyczny, zupełnie bez naszej ingerencji, więc to jeszcze dodatkowo przyspiesza pracę, ale dla tych, którzy no, nie mogą sobie pozwolić, żeby wydać 150 euro na wtyczkę, no to jest właśnie taka alternatywa w postaci TDR Nova. Wyćwiczone ucho na pewno sobie poradzi z tym, żeby wychwycić rezonanse i je z kawałka powycinać. Także to tyle tytułem mojego takiego wstępu, można powiedzieć, do kompresji dynamicznej. Może kiedyś uda się przygotować bardziej rozbudowany materiał, natomiast z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem Bonifacy, a to był kolejny odcinek Self-Made Tips, gdzie omawialiśmy sobie zagadnienie korekcji dynamicznej. Jeśli znajdziecie chwilę, wpadnijcie do mnie na inne media społecznościowe, na Facebooka, SoundClouda, na Instagrama, po Backstage Self-Made Beats. Wspierajcie kanał na Patronite, wpadnijcie czasem do sklepu z gadżetami Self-Made Beats i nie zapominajcie dołączyć do facebookowej grupy, gdzie dzielimy się tipami i staramy się być coraz lepszymi producentami. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszły wtorek o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.